Lustro dla osób bez kontaktu. A dlaczego bez kontaktu, kochani? Ponieważ wyciągnęłam te dwie karty. On jako osoba wasza ukochana i wy jako osoba pytająca, lecz osobno, odwróceni od siebie. Nie patrzycie w swoją stronę, tylko każdy patrzy w inną stronę. Czyli coś zawaliło się, jakiś kryzys, być może dni milczenia, być może kłótnia, być może brak kontaktu, brak spotkań, brak regularnych komunikacji między wami. Dlatego nazwałam to lustro, jak państwo widzą, lustro dla osób bez kontaktu. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów. Jest ich coraz więcej, co mnie bardzo inspiruje. 3660 subskrybentów. Proszę wszystkich nowych, kochanych widzów o subskrypcję z dzwoneczkiem u góry, byście dostawali codzienne moje wróżby za darmo, filmiki na różne tematy. Kochani subskrybenci i wszyscy nowi słuchacze, zapraszam was do lajkowania z kciuszkiem w górę, do komentowania, nawet krótkie słowo dziękuję, czy rezonuje, czy mały smajlik już mnie bardzo, bardzo raduje, ponieważ wiem, że jesteście obecni tutaj na moim kanale. Kochani państwo, proszę również o kontakt na maila. Mój adres e-mailowy znajdą państwo pod każdym filmikiem, moim filmikiem i również w komentarzach. loelia.orakel@gmail.com. To jest właśnie mój adres e-mailowy, na który możecie napisać i poprosić o wróżbę indywidualną. Ja odpiszę wam, jakie są warunki takiej wróżby osobistej, indywidualnej, która opiera się na waszych datach urodzenia i na waszych zdjęciach. Wróżba indywidualna dotyka oczywiście waszych osobistych, prywatnych problemów i pokazuje wam wiele możliwości, jeśli nie możecie się na coś zdecydować lub macie problem. Zapraszam. Zaczynamy. Dzisiaj lustro, po prawej stronie oczywiście ty, osoba pytająca. Ty wyglądasz tak, dzisiaj bardzo erotycznie wyciągnęłam tą kartę, więc bardzo seksualnie, atrakcyjnie, niemniej jednak odwrócona od twojej osoby ukochanej, wyczekująca jednak na jego gest, na jego wiadomość, na jego powrót być może. Czyli prawa strona jest twoją stroną. Strona lewa to strona twojej osoby ukochanej, za którą tęsknisz, na którą czekasz, wyczekujesz na jego wiadomość. Niezależnie, czy jest on mężczyzną, czy kobietą, to jest twoja osoba ukochana. I u mnie jest to strona lewa. Więc zaczynajmy. Moja wróżba lustro, oczywiście trzy poziomy. Wasze myśli, wasze uczucia, wasze zamiary. W środku ta linia to karty tarota. Co was łączy? Jakie myśli was łączą? Jakie uczucia was łączą? Jakie zamiary was łączą? Także zaczynamy. Wasze myśli. Wasze myśli to lęki. Lęki, że wszystko zostało już stracone. Lęki, że nie da się już tego naprawić. Poprzez kłótnie, sprzeczki, ciche dni, kryzys, coś się zniszczyło, zawaliło, być może nawet zakończyło, być może macie przerwany kontakt, przerwany związek, urwaną relację i ten koniec was niepokoi. Tyle strat emocjonalnych, duchowych, mentalnych, straty kontaktu, regularnych spotkań, to wam
po prostu w mózgu, w głowie, na poziomie myśli robi dużo negatywnych właśnie myśli, negatywnych lęków, że już wszystko zostało stracone. Szczury, pasożyty, które wyżerają wszystko, czyli jakby wasz związek jest zniszczony poprzez kłótnie, rozterki, różne dylematy, może jakieś zdrady, może kłamstwa, może jakąś trzecią osobę, która się wmieszała. W każdym razie te straty, które nadeszły, kłótnie, sprzeczki, dyskusje, robią u was w głowie bardzo dużo zamieszania, dużo lęków, strachu, że ta relacja jest już definitywnie zakończona, że nie da się jej odnowić. Także dużo szkód negatywnych tutaj energii w waszej głowie. Zobaczmy u waszej osoby ukochanej. Wasza osoba ukochana chce wrócić, chce powrotu, chce szansy, chce nowego początku, chce, by wszystko się jeszcze raz udało, by wzmocnić, jeszcze raz wyleczyć tą relację. Także wasza osoba myśli o powrocie, wasza osoba myśli, by dojść znowu do siły, do formy, by być może powrócić, skontaktować się, spróbować jeszcze raz. Co was łączy na poziomie mentalnym? Karta Tarota mówi o pięciu mieczach. Pięć mieczy, kochani, to kłótnia w związku, to wrogość, być może nawet nienawiść, rozczarowanie, żal. Czujecie się może wykorzystani, być może czujecie, że zostało coś rzeczywiście stracone. Macie dystans do siebie, jesteście oboje pokrzywdzeni. Była jakaś wojna, czyli kłótnia, naprawdę być może nawet trzaskanie drzwiami, być może nawet gwałtowne odcinanie, być może agresja, być może oziębłość emocjonalna. Po tym czujecie się bardzo jakby nie tylko zranieni, ale również bardzo źle, negatywnie czujecie się w tej chwili. Między wami jest jakaś wojna, kryzys, no konflikt, zła energia, negatywność, negatywne myśli. Każdy z was być może chciał rację, miał silne ego, konfrontacja wasza była ostra, ponieważ tutaj mamy pięć mieczy, czyli ostre. Również ostre było zakończenie, odcięcie. No i czekacie, dlatego te lęki, dlatego właśnie po tym ostrym konflikcie, czy wymianie ostrej zdań, dyskusji ostrej, nie musi być zawsze kłótnia, to trzeba dopasować do swojej sytuacji, tak? Jeśli 2000 czy 3000 ludzi ogląda ten filmik, każdy z was miał inny dylemat. Jedni mieli po prostu ostrą wymianę zdań, inni mieli trzaskanie drzwiami, inni mieli szarpanie, popychanie, inni mieli obelgi, wyzwiska, inni mieli po prostu głośną kłótnię. Także dopasujcie to do siebie. A w każdym razie tutaj jest, że każdy chciał mieć rację, każdy jest teraz jednak poszkodowany. Każdy jest jakby rozżalony tą sytuacją, co się stało. Widzimy tutaj na polu bitwy same trupy, które leżą, tak? Każdy chce mieć rację. Tutaj ta osoba główna, która jest pokazana, chce mieć rację. Ma silne ego, chce walczyć. Niemniej jednak same trupy, sam po prostu, no same zgliszcza. Wszystko zostało zrujnowane. I ta karta właśnie pokazuje stan waszej relacji. Wszystko zostało w tej chwili zrujnowane. Dlatego te szczury, straty i lęki. Czy da się jeszcze to w ogóle odnowić? Także taka tutaj jest sytuacja na poziomie myśli. Zejdźmy, kochani, na poziom serca. Jakie uczucia macie jeszcze w stosunku do siebie? Wasze emocje są
tutaj prezentne i pragniecie rozmowy, pragniecie wyjaśnić te sytuacje ciężkie, które się wydarzyły, pragniecie również kontaktu, informacji. Pragniecie tutaj, by przyszła jakaś wiadomość lub wy chcecie wysłać jakąś wiadomość, chcecie mądrze, rzeczowo porozmawiać. Jakaś wiadomość do was idzie, czyli chęć kontaktu. Chęć rozmowy, chęć wyjaśnienia. Tak samo można powiedzieć wasz partner, czyli osoba, o której myślicie, osoba ukochana, myśli o tym, by nie urywać kontaktów z wami na stałe, by nie, jak to się mówi, nie urywać tych mostów, tak, pomiędzy wami, by była kontynuacja komunikacji między wami, by zaryzykować jeszcze raz, pomimo to, że jest to, te mosty są stare, niebezpieczne, wysokie, że możecie ciągle upaść, jeszcze raz poturbować się. Niemniej jednak chce wasza osoba ukochana jeszcze raz spróbować. Czyli chce komunikacji, chce spotkania, chce kontaktu. Myśli o tym na poziomie emocjonalnym. Nie chce palić za sobą mostów. Nie chce tracić na zawsze z tobą kontaktu. Co was łączy na poziomie serca? Dernard, czyli głupiec. Karta głupca mówi o początku od zera. Karta zerowa. Mówi o nowej fazie w związku, czyli oboje chcecie kontaktu, komunikacji, oboje chcecie nową fazę, oboje chcecie zacząć od zera. Oboje chcecie się otworzyć, ponieważ jesteście ciekawi i zainteresowani tym, żeby jeszcze raz dać sobie szansę, pomimo tych złych kłótni, sprzeczek, no nie wiem, jakichś kryzysów, które się wydarzyły. Chcecie spontanicznie zacząć jeszcze raz, zaryzykować jeszcze raz po prostu nowej szansy. Ten chaos, który jest między wami, chcecie jakby zostawić i ważne jest dla was, by zacząć od zera. Powinniście tutaj na poziomie emocjonalnym być znowu jakby beztroscy, żeby ta komunikacja wasza, jeśli dojdzie do niej, a oboje jej pragniecie, była lekka, nieobciążona tymi waszymi kłótniami czy kryzysami. Otwórzcie się na nowy krok od zera, jakby zróbcie reset, download, jeszcze raz zastartujcie od nowa. Nowy początek. Ta karta mówi o ryzyku i nowym początku. Nowym początku w tej relacji, która została być może teraz przerwana. Zejdźmy, kochani, na poziom trzeci, czyli wasze zamiary, plany. Wy, osoba pytająca. Jest dużo w tej relacji jeszcze spraw niewyjaśnionych, tajemnic, sekretów, które muszą się wyklarować poprzez rozmowy, kontakt. Wyjaśnijcie te sprawy i otwórzcie nowy rozdział tej księgi. Czyli zacznijcie jeszcze raz. Napiszcie nowy rozdział waszej historii miłosnej. Czyli nie bójcie się przejść do następnego rozdziału, do następnego etapu, do następnej szansy. A sprawy z innych rozdziałów, które są już napisane za wami, po prostu wyjaśnijcie, jeśli są jeszcze nieklarowne. Ale wyjaśnijcie je mądrze. Sowy mówią o mądrości. Jesteście jednak gotowi, wy, w waszych planach, zamiarach, na napisanie nowego rozdziału książki z tą osobą, czyli na nową szansę, na nową fazę, na nowy start. Wasza osoba jednak ma tu jakąś nieufność. Nieufność, brak zaufania, być może coś się stało. Też trzeba uważać, czy ta osoba pokazuje wam uczciwe, autentyczne uczucia, czy nie gra na dwa fronty. Być może jest ta osoba wasza, o której myślicie, pełna nieufności, nie ufa wam,
nie wierzy, być może kłamie sama, być może jest kłamliwa, być może coś się stało, być może ukrywa jakąś zdradę, coś, co się stało, nie chce wyjaśnić. Tutaj są sprawy jakieś ukryte, zamaskowane, które trzeba koniecznie poprzez rozmowę i kontakt wyjaśnić. Lub temat nieufności. Kochani, co Was łączy? 8 monet. 8 monet mówi o nowym początku i ciężkiej pracy w związku. Oboje jesteście świadomi, że nowy początek, którego pragniecie, jest wielką, ogromną, mozolną, cierpliwą, lecz być może nawet wyczerpującą pracą nad tą relacją. Jak to się mówi, bez pracy nie ma kołaczy, czyli bez pracy ta relacja być może nie ma racji bytu. Nowy początek. Razem coś wspólnie zbudować. Krok po kroku budować nową relację na lepszych warunkach. Krok po kroku zostawić stare sprawy. Nowe zmiany w tej związku, nowe szanse jeszcze raz wypróbować, spróbować właśnie zacząć jeszcze raz. Czyli poprzez pracę nad tym związkiem, o której mówi ta karta, może się udać, by ta relacja była dobrą relacją. Ta karta mówi także o dobrym starcie. Jakby jeszcze jednej szansy, tak? O tym, żebyście oboje byli pilni, czujni. O tym, by małymi krokami, rozmowami, małymi wspólnymi właśnie tutaj staraniami dojść do dobrego rezultatu i zbudować dobrą relację. Także oboje jesteście gotowi pracować nad tym związkiem. U Was karta na dole, kart Lenormanda mówi również o pomostach, czyli o tym, by nie palić mostów, by mieć kontakt z osobą ukochaną. To jest ta sama karta, która była u Waszej osoby ukochanej na poziomie serca. Czyli w Waszych zamiarach i w jego sercu jest to samo pragnienie. Nie palić mostów, mieć kontakt, wrócić, zaryzykować, spróbować jeszcze raz, spotkać się, komunikować. To jest wspólne w Waszym lustrze. Jednakże myśli Wasz partner, że jest to skomplikowane, wymaga to dużo pracy, jest to zawikłane. Więc musicie wyjaśnić wszystkie sprawy, które stoją na przeszkodzie i znaleźć wyjście z tego labiryntu, nie popełniać starych błędów, znaleźć wyjście po prostu z tej pułapki, gdzie ciągle Was coś frustruje. Karty Tarota, 9 kijów, czyli 9 buław, mówią o tym, że oboje macie lęk przed nowym zranieniem, czy duchowym, czy emocjonalnym zranieniem. Oboje macie sceptyzm, czyli jesteście sceptyczni, oboje bronicie swoich racji, oboje jesteście teraz bardzo ostrożni. Dziękuję serdecznie. To było lustro na dzisiaj. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Wyjaśnienia wszystkich Waszych problemów. I ważne są rozmowy, mądre. Ważne są tutaj bardzo rzeczowe, mądre wyjaśnienia Waszych konfliktów i wyjście z pułapki popełniania ciągle tych samych błędów. Chcecie oboje kontaktu, chcecie oboje spotkania. Tego Wam życzę. Życzę Wam, by się wszystko wyjaśniło. Jest szansa, że się coś tutaj wyjaśni, jeśli mądrze podejdziecie do tej sprawy.
Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.